skwierczało, a spod koszulkiem sklejone ciało czegoś by chciało. No czegoś by chciało. Więc ja mu naprzeciw tam, no tak dla ugody, na łeb wylałam wiaderko wody, a ono, mimo że wychłodniało, wciąż czegoś chciało. Wciąż czegoś chciało. Może za dużo coś wczoraj zjadło, może uwielbia go, ja to nie powiem. Może by chciało pójść do lekarza, nie, nie powtarza, nie, nie powtarza. Więc ja w łazience z dala od ludzi pytam to ciałko, no czego się nudzi? Może chce lifting, może masaży, może maseczkę mu zrobić na twarzy. Czemu nie robi wstyd przed dziewczynami? One nie mają takich troli z ciałami. Może by chciało kapkę botoksu, a może woli na galę boksu. Różno sposobów wszelkich próbuje, ciałku wyraźnie czegoś brakuje. To się zaziębi, to się zapoci, to zechce szczeli, to znów łakoci. Więc myślę sobie, ja dopadnę tego drania, nastawiam budzik po środku spania i ciemną nocą ciałko budzi. Patrzę, a ono tak jakby cudze, kierci się, kręci, coś kryje ranę, a ja każdym nerwem czuję dokładnie. Nie chcę się przyznać, kawałka bona, że strasznie chcę mieć własnego dzwona. Poszłam z problemem tym do dziurawy, lecz on ważniejsze załatwiał sprawy, więc się udałam do Rysia mu zaja. A on mi mówi, odczep się szwaja. Nie odróż korycki, dusza życzliwa, miły, łagodny i pięknie śpiwa, lecz się przestałam kochać nie odrusiu. Kiedy powiedział do mnie? Mamusiu. Jeszcze został stary poręba, cudowny facet, przemiła gęba. Już wyciągał do mnie ręce, ale się zaparł na Helence. Skończyły te moje amory, panienką jestem więc do tej pory, a ze do dzwonu ciągle kwicę, to zauzyłam stare dzwonnice. A tu śmiasz tam widzę, to stare dzwonnice, stare dzwonnice, stare dzwonnice, stare dzwonnice, stare dzwonnice, stare dzwonnice zostały założone jako żart. To mam nagrodę specjalną. Nie.